Wybraliśmy się do skansenu, w którym można spotkać się z przedstawicielami tajlandzkich plemion górskich. To chaty należące do plemienia Akha. Niski poziom wykształcenia i niechęć do integracji powodują, że jest to najbiedniejsze plemię, silnie dyskryminowane przez inne. Tutaj z kolei są przedstawiciele plemienia Yao, zwanego też Mien. Posługują się pismem chińskim i wyznają taoizm. W tej części przebywają przedstawiciele plemienia Lahu, zwanego też Meser. Plemię należy do najbardziej zasymilowanego ze społecznością Tajów. Jesteśmy teraz u plemienia Padaung. To najbardziej znane plemię, którego kobiety noszą metalowe obręcze na szyjach. Z tego powodu plemię jest często określane mianem długie szyje. To wielowiekowa tradycja, która według legendy wzięła się stąd, że na plemię napadały tygrysy i chwytały ludzi za gardło. Żeby uchronić bezbronne kobiety, wódz nakazał ochraniać szyję mosiężnymi obręczami. Zgodnie z tradycją, pierwsze dwie obręcze zakładano dziewczynkom, kiedy ukończyły 5 lat, potem co 3 lata dokładano kolejne do 25 roku życia lub do wyjścia za mąż. W rzeczywistości noszenie obręczy nie prowadzi do wydłużenia szyi. Pod ich wpływem dochodzi do obniżenia obręczy barkowych, co daje optyczny efekt długiej szyi. Podobno w Birmie ten zwyczaj został zabroniony, natomiast w Tajlandii rozwija się najlepsze na potrzeby turystyki.